powie, jak będzie już za Chrystus stali w drzwiach i powie, że o, w tej chwili się trzeba. Kanie za chwilę tym nabożeństwem oczekiwania. Jak chcesz, to możesz iść, jak chcesz. Jak dobrze.
W tej chwili ksiądz biskup podchodzi, pocałunkiem i ksiądz proboszcz zapraszają Bożą Matkę do wspólnoty świętego Józefa. Następuje przekazania ewangeliarza. Panowie leśnicy podchodzą i na komendę ojca kustosza będą wyciągać obraz. Zatrzymajmy się, unieście ikonę na ramiona. Maryjo, Matko Boga, Matko Narodu Polskiego, Matko naszych rodzin, prosimy, weź w swoją matczyną opiekę tę parafię. Parafię pod wezwaniem świętego Józefa w Konstancinie. I prosimy, wlej w nasze serca nadzieję. Serca nasze miłością rozpal, umocnij naszą wiarę. I drodzy, nadeszła ta radosna, historyczna chwila. Oto Maryja, Matka Boga, nasza Matka, Królowa Polski, jest wśród nas w tym świętym znaku nawiedzenia. A więc powitajmy ją radosnym i głośnym śpiewem. O Maryjo, witam Cię, o Maryjo, kocham Cię, o Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. I powoli procesja rusza. Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico, błagamy Ciebie, święta Dziewico, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja, módl się.
teraz zaśpiewajmy hymn peregrynacji, odnowić śluby nasze chcemy. O wielka Matko Boga i człowieka. O wielka Matko Boga i człowieka, Tobie Ojcowie nas dziś ukochali, Twojej opiece los całego świata oraz Ojczyzny naszej powierzali. Dziś wielkie hasła chcemy wcielać w życie, by nie złamane było nawet słowo. Chcemy wypełniać wszystkie przyrzeczenia. Twoją opiekę oddać się na ośmiu królowo Polski. Świętego Łukasza.
Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach. Z uroczystością nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii łączy się duchem, modlitwą i sercem ojciec święty Franciszek. Wsłuchajmy się w słowa telegramu nadesłanego z Rzymu, który odczyta ksiądz dziekan. Jego eminencja ksiądz Kazimierz kardynał Nycz, arcybiskup metropolita warszawski, Warszawa. Eminencjo, czcigodny księże kardynale. Jego świątobliwość Franciszek, powiadomiony o rozpoczynającej się w archidiecezji warszawskiej w dniu 14 czerwca bieżącego roku peregrynacji kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, przesyła na ręce księdza kardynała wszystkim wiernym słowa duchowej łączności i zapewnienia o pamięci w modlitwie. Serdecznie pozdrawia biskupów, kapłanów, alumnów, osoby konsekrowane, wspólnoty parafialne, rodziny, młodzież, dzieci, chorych, cierpiących, osamotnionych oraz poszukujących życiowych dróg wszystkich. Najświętsza Boga Rodzicielka, przychodzisz dzisiaj do nas w swoim miastogórskim wizerunku. Przychodzisz, aby przynieść swojego zmartwychwstałego Syna. Uwielbiamy Cię dzisiaj, błogosławimy, wierząc, że razem z Tobą przychodzi łaska jedynego i prawdziwego Boga. Dziękujemy za wszystko, co uczyniłaś dla nas w całym życiu i w życiu całego Kościoła. W Twojej osobie sięgamy pamięcią do czasów apostolskich. Prosimy, aby na naszej ziemi powtórzyły się wspaniałe cuda nawrócenia, uzdrowienia, rozmnożenie wszystkiego, czego ludziom brakuje do życia. Przystąpiliśmy do sakramentu pojednania, odnowiliśmy nasze przymierze wynikające z chrztu. Przygotowani są wszyscy, mają otwarte serce. Przygotowane są dzieci, młodzież, dorośli. Pozostań z nami. Chcemy Cię prosić o pomoc w wielu naszych kłopotach. W Kanie Galilejskiej sama dostrzegłaś wielki problem i wyprosiłaś cud dla zmartwionych ludzi. Spójrz dzisiaj na nasze domy, na rodziny, na szkoły, miejsca pracy. Ty wiesz lepiej niż my sami, czego tak naprawdę potrzeba dla ludzi uginających się pod ciężarem trosk i niebezpieczeństw. Błogosławiona Matko Zbawiciela, witamy Cię dzisiaj w szczególnej parafii. W szczególnej, bowiem patronuje jej święty Józef. Na pewno Twoje serce, jak serce każdej matki i żony, raduje się na widok świętego Józefa, który z taką miłością trzyma w ramionach Jezusa Twój kochany star. Witamy Cię w imieniu całej parafii, a szczególnie wszystkich rodziców. Ty znasz, Święta Matko, trudy rodzicielstwa. Znasz nasze lęki i obawy w dzień jutrzejszy. Ty wiesz, jak trudno zapracować na udział dla rodziny i jak bardzo trzeba się starać, by chronić dziecko przed złem tego świata. Najświętsza Panno z Nazaretu, kiedy urodziłaś Jezusa Chrystusa, miałaś około 16 lat. W tym wieku musiałaś podejmować trudne decyzje, rozpoczynać samodzielne życie. Wielu z nas, mając nawet kilka
chciwości, pracy. Prawdopodobnie pokazała mu się jak zawsze na swojego syna i powiedziała: Jego słuchajcie, on wie, dokąd was zaprowadzić, abyście byli szczęśliwi. Witamy cię gorąco w naszej parafii i prosimy, abyś przemówiła do nas z miłością i mądrością samego Jezusa Chrystusa. Wszystkie dzieci naszej parafii pragną cię powitać, dlatego z radością wyjmę. Witamy cię i pozdrawiamy. Królowo Polski. Witamy cię i pozdrawiamy. Matko nasza najlepsza. Witamy cię i pozdrawiamy. Mamusiu nasza kochana. Witamy cię i pozdrawiamy. Matko nasza niewielka. Witamy cię i pozdrawiamy. Jasnogórska Pani. Matka Najświętsza dowiaduje się o tym, że tam jest
krewna, która po prostu potrzebuje pomocy. Nie trzeba było żadnych dodatkowych wskazówek. Módlmy się za papieża Franciszka, za obecnego wśród nas biskupa Józefa, za wszystkich biskupów, kapłanów, za naszych misjonarzy Antoniego i Zbigniewa, by prowadzili lud sobie powierzony ku niebiańskiej ojczyźnie. Ciebie prosimy. Dawco wszelkich łask, polecamy Ci rodzinie odnawiające wspólnie pacierz, aby wytrwały w tej praktyce i mieli coraz więcej naśladowców. Ciebie prosimy. Światłości świata, prosimy Cię za tymi, którzy są ubodzy i samotni, aby na co dzień spotykali ludzi, którzy swoją postawą będą ukazywali, na czym polega miłość i pomoc bliźniemu. Ciebie prosimy. Dawco wszelkiego dobra, polecamy Ci wszystkich naszych dobroczyńców. Oddasz ich swoją łaską i błogosławieństwem na ziemi, a w niebie wieczną radością. Ciebie prosimy. Chryste, najlepszy nauczycielu, polecamy Ci dzieci. Spraw, aby wzrastały w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas sami. Módlmy się za tych, którzy odeszli już do Pana, za zmarłych parafian, naszych bliskich i przyjaciół, by otrzymali miejsce w wiecznej świątyni Baranka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas sami. Jeźdźcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom.